Wam, witam was, zodiakalne raki na waszym czytaniu. Zaczynamy sobie od was, bo to wasz sezon właśnie się rozpoczął, także wszystkim rakom życzę wszystkiego najlepszego i spełnienia waszych marzeń. No i w tym miesiącu postanowiłam, że zaczniemy sobie troszkę inaczej. Um, obejdziemy sobie taki normalny wstęp. E, przygotowałam już dla Was rozkład, by nie e, tracić tego czasu na rozkładanie kart, e, bo część z Was niecierpliwi się i chcecie od razu przechodzić do rozkładu, także oto rozkład dla Was. E, ucinając ten wstęp, postanowiłam, że zrobię po prostu Wam więcej kart. Więcej do powiedzenia, więcej informacji. No i tak, mamy tutaj Waszą sferę miłosną, sferę miłosną dla Singli, sferę zawodową, kartę wyroczni dla Was. No i przygotowałam też tutaj Waszą kartę, Waszą ogólną energetykę. Lipca, która się pojawiła w tym czytaniu rocznym, także przypominam, że możecie sobie jeszcze nadal obejrzeć, bo wciąż jest aktualne do końca roku jeszcze trochę zostało one, pokazuje główną energetykę każdego miesiąca, także możecie sobie zerknąć. Dodam wam to, podlinkuję wam to w opisie. No i też przy okazji zapraszam was w moją dalszą przestrzeń na Facebooka, Instagrama, zamkniętą grupę na Facebooku pod tą samą nazwą Duchownia, też wam to, to podlinkuję. No, także, no, no i też zachęcam do subskrypcji jeszcze, jeśli tego nie robicie, byście mogli być na bieżąco, byście wsparli mnie w rozwoju tego kanału. No i zostawcie łapki w górę, komentarze, jeśli czytanie z Wami rezonuje, a jeśli nie rezonuje, to też możecie, pamiętajcie, obejrzeć sobie dodatkowy przekaz dla Waszego ascendentu czy znaku księżycowego. Więc tak, zacznijmy sobie ogólnie od Waszego przesłania z karty wyroczni, które się tu pojawiło. Um, I macie tutaj kartę mówiącą o narodzeniu się jakiegoś nowej ery w Waszym życiu, jakiegoś nowego etapu, tego, że to, co um, obecnie się dzieje, czy, czy to, co e, zacznie się dziać u Was w lipcu. Jest to coś, na co wasza dusza prawdopodobnie się przygotowywała, jest na to przygotowana, mimo że może wam się wydawać, że nie jesteście na przykład w stanie tego udźwignąć, nie jesteście w stanie poradzić sobie jakąś zmianą, czy jakieś zmiany dokonać. No to ta karta przypomina wam, by tworzyć, by iść w kierunku czegoś nowego, bo wasza dusza jest na to przygotowana. Ona. Prawdopodobnie przygotowywała się na to już dawno, od, może nawet od wcieleń poprzednich. Także, cokolwiek jakieś nowe, nowe projekty, nowe nie wiem relacje, czy wy będziecie się naradzać na nowo, no to pamiętajcie, że jest to Wam pisane, jest to Wam potrzebne, wasza dusza tego potrzebuje i przyjmujcie te nowe początki. E, twórzcie te nowe początki, bądźcie na nie otwarci, e, bo musi tutaj się u Was coś nowego w tym miesiącu narodzić. Nie przegapcie tej okazji. E, no i tutaj macie właśnie ogólną energetykę miesiąca lipca i macie tutaj słoneczko, e, czyli bardzo nam rozświetla ten rozkład e, ta karta. Ona wnosi dużo e, szczęścia, e, spełnienia, radości, także tego możecie spodziewać się w Waszym lipcu. E, to jest też wasz miesiąc, wasze urodziny, także y, mogą być dużo radośnych chwil, czy spełnienia jakichś marzeń, y, waszych życzeń, y, po prostu świętowania i dobrego czasu, y, ale też y, cały ten rozkład, ona po prostu y, dodaje jakby tej lepszej energii. Y, y, no i ogólnie można powiedzieć, że w waszym, te zmiany, które mogą się tutaj y, zadziewać, i te zmiany też pokazują się tu u Was wy, w Waszym rozkładzie, Mogą być po prostu pozytywne, nawet jeśli będzie Wam się wydawało, że nie dacie rady, czy będziecie się w jakiś sposób obawiać czegoś, no to tutaj karta, właśnie ta główna energetyka, by Wam wskazywała, że te zmiany są potrzebne i one mogą przynieść Wam coś dobrego. Przejdźmy sobie do Waszego rozkładu na sferę miłosną. Jeśli macie jakąś osobę, i tu u Was pojawiły się dwie postacie, Dworskie, macie królową, buław i cesarza. To by wskazywało na to, że u Was w lipcu raczej pokazuje się stabilna energia, więc być może też macie tutaj trójkę kielichów, która by pokazywała, że mogą pojawić się jakieś powody do radości świętowania czy ukończenia bardzo pozytywne, bo macie właśnie tutaj też kartę słońca także wszelkie zmiany czy też powody do świętowania być może dla części z was może to być po prostu świętowanie waszych urodzin no bo jak wiadomo będziecie w lipcu je obchodzić ale pokazuje się tutaj taka energia pokazuje się energia właśnie być może jakieś imprezy Świętowania, więc coś takiego może się u Was w lipcu pojawić. No i macie też, właśnie, cesarza bardzo stabilną energię, bardzo bezpieczną, także nie powinno się tutaj nic zadziewać, i macie też królową buław, czyli bardzo taką ognistą energię. Być może będzie u Was jakiś wybuch seksualności, właśnie jakiegoś ognia, czy takiego pożądania, poczucia bycia taką no, gorącą kobietą, jeśli jesteście kobietami, ale też może to mówić o takiej niezależności, więc może to będą jakieś ukończenia, powody do radości mogą się u Was pojawić, gdzie nie wiem, odzyskać jakieś bezpieczeństwo, jeśli nie było go, czy też jakąś niezależność. Tu mogą jakby pojawiać się takie tematy, w lipcu dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące niezależności, e, czy też po prostu dużo chęci do działania, bo jest tutaj, e, jak wiadomo, królowa buław, energia ognia, e, ognista, działająca, e, ale też e, cesarz, który mm, jest taką mm, symbolem męskiej energii, więc może być po prostu dużo. Takiej męskiej energii, działania w zależności kim jesteście, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną. No, ale jeśli jesteś kobietą, kobiety też mają w sobie męski pierwiastek, też jesteśmy bardzo, jakby potrafimy przeskakiwać z tej męskiej, w, z żeńskiej w męską energię i po prostu działać. Więc być może będziecie się bardzo szczególnie w lipcu skupiać na jakimś działaniu, być może właśnie na na jakichś zmianach w sobie, czy w waszej relacji, czy w, w sferze zawodowej, po prostu może odzyskiwanie jakiegoś bezpieczeństwa, bo też tutaj później przejdziemy sobie do waszej sfery zawodowej, mogą pojawić się jakieś zmiany i mogą pojawić się właśnie coś nowego i właśnie w tym nowym kierunku powinniście zmierzać, także może tutaj w waszą sferę miłosną będą wkradać się właśnie e, sfera na przykład zawodowa związane coś z odzyskiwaniem bezpieczeństwa. E, może to być bezpieczeństwo związku, tak, czyli że mm, jeśli były jakieś gorsze okresy, nie wiem, brak zaufania, niepewność, e, no to tutaj bezpieczeństwo, stabilizacja, jak najbardziej może powrócić e, albo też właśnie taka niezależność że nie wiem w jaki sposób będziecie odzyskiwać swoją niezależność albo po prostu będziecie właśnie walczyć o coś w takim sensie, że działać w jakimś kierunku jakby działać w jakimś kierunku może to być kierunek właśnie dotyczący miłości, waszej relacji ale może też być tak, że tutaj odzywa się po prostu sfera zawodowa no i wasza rada, wasza rada by mówiła, by e, macie tutaj siódemkę, e, siódemkę monet i ona by mówiła o tym, by właśnie jeśli tutaj będziecie wkładać jakąś swoją, jakieś swoje wysiłki, jakąś swoją pracę, jakieś działanie, e, no to tutaj karta by wam radziła, by oczekiwać tych rezultatów. Może pojawić się jakieś zniecierpliwienie na przykład, że wkładacie e, tą swoją energię i to oczekiwanie może powodować jakieś, jakiś zawód, może powodować jakieś no takie negatywne emocje, takie cięższe emocje związane właśnie być może nie będziecie zadowoleni z tempa na przykład tego, w jaki sposób coś przychodzi do Was, ale po prostu macie skupić się na oczekiwaniu, macie oczekiwać dalej, być może. Wkładacie jakąś energię i nie widzicie jeszcze rezultatów i czujecie, będziecie czuć jakiś zawód, no to karta tutaj radzi, by oczekiwać na to, oczekiwać na to, co nadejdzie. Jeśli będziecie wkładać odpowiednio swoją energię, no to tutaj właśnie są te też powody do radości, powody do świętowania i energię ogólną macie właśnie kartę słońca, także... Pamiętajcie o tym słońcu, pamiętajcie też, jaką energię niesie słońce, czyli optymizm, więc pamiętajcie o zachowaniu optymistycznego nastawienia. Nie tutaj jakiegoś, bo pojawiła się tu trójka mieczy, która mogłaby mówić właśnie o zranieniach, takim no, bólu jakimś wewnętrznym. Także ten ból może dotyczyć właśnie oczekiwania czegoś, oczekiwania na coś i co przynosi wam być może jakieś właśnie. No poczucie straty, na przykład czegoś, nie bójcie się czegoś tracić, bo tutaj też właśnie coś rodzi się nowego, więc wasza dusza najprawdopodobniej jest na to gotowa, mimo że wam może się wydawać, że nie jesteście w stanie czegoś udźwignąć. No to tutaj jakby też łagodnie do tego podchodźcie, nie dajcie się jakby ponieść tym emocjom. I przejdźmy sobie do Singli. U Singli e, pojawia się, tak jak tutaj też pojawiła się karta słońca i narodzenie się czegoś nowego. No, jest u was e, karta gwiazdy, czyli e, szansa na spełnienie, szansa na spełnienie Waszych marzeń, Waszych pragnień, Waszych nadziei, e, więc ma szansę się zrealizować coś u Was w, e, w lipcu, ale e, tutaj jest bardzo silny przekaz, że Możecie być ograniczeni w jakiś sposób e, szczególnie waszymi, waszymi myślami, jakimś negatywnym nastawieniem, snuciem czarnych scenariuszy, i wymagana by tutaj była u Was w lipcu, właśnie szczególnie z tą kartą, z tym przesłaniem wyroczni, które się tu pojawiło, że m, warto by było skupić się na e, pokonaniu tych ograniczeń, wyjściu e, poza te ograniczenia, e, poza to. Poza coś, co Was w jakiś sposób ogranicza, i prawdopodobnie może być tak, że to Wasz umysł właśnie Was yy, ogranicza. Mogą to być jakieś negatywne myśli dotyczące na przykład relacji, dotyczących samych siebie, dotyczących na przykład, nie wiem, mężczyzn czy kobiet, w zależności kim jesteście, jaka płeć Was interesuje, bo często mogą być takie przekonania, które są właśnie tylko w waszej głowie, i to powoduje, że jakieś wasze marzenia. Dotyczące na przykład jakieś nadzieje, dotyczące relacji, mogą się nie realizować, na przykład nie realizowały się do tej pory. I tutaj macie kartę siły, czyli właśnie być może no, tutaj jest energia główna będziecie wytrwale i, i jakby tacy zdeterminowani. Pokonywać te ograniczenia albo po prostu karty tutaj taki kładą nacisk, że, że na tym w lipcu powinniście się skupić i powinniście właśnie, jakby pozwolić, by narodził się jakiś nowy etap w waszym życiu, więc prawdopodobnie wasze marzenia dotyczące no, jakiejś osoby, relacji mogą się zrealizować, ale jeśli pokonacie te ograniczenia i tutaj, mm, jako wasze karty rady się pojawiły, Macie tu króla, króla kielichów i ta energia, ta karta mówi o tym, żeby spojrzeć być może na siebie bardziej wyrozumiale albo tak bardziej wspierająco i może to dotyczyć. Macie tutaj też dziewiątkę monet, czyli jakby zadbać o swój własny ogródek. Tutaj karty by Wam radziły, by zadbać o siebie, upiększyć swoje otoczenie. Cokolwiek to dla Was znaczy, więc może to y, mówić o tym, żebyście po prostu y, bardziej wyrozumiale. Szczególnie mi to y, pasuje do kobiet, ale jak wiadomo, no, mężczyźni też oglądają y, te czytania. Y, ale może chodzić o to, że musicie najpierw y, upiększyć w jakiś sposób siebie i nie musi to chodzić o to, że y, macie. E, zadbać o swój wygląd, chociaż też tak może być, ale chodzi po prostu o to, bo tu mogą być jakieś ograniczenia, że na przykład myśli, że nie jestem wystarczająco nie wiem piękny, mądry, e, nie wiem e, cokolwiek tam tak naprawdę e, myślicie o sobie. No, to tutaj trzeba zadbać o siebie, docenić siebie. O tym może mówić właśnie dziewiątka monet. Yy, ona by wam radziła. Byście docenili, co macie, spojrzeli na to, co macie na bogactwo yy, siebie, yy, swojego wnętrza, które macie, albo właśnie zatroszczyli się o to, upiększyli yy, w taki sposób, że na przykład. Yy, Myślicie w jakiś negatywny sposób, a zobaczyli to piękno, które w Was istnieje czy na zewnątrz, czy w środku. No i tutaj też ten król kielichów, który powiedziałam, że żeby spojrzeć na siebie bardziej tak przychylnie, wyrozumiale, z taką delikatnością, wrażliwością, ale może to też dotyczyć tego, by rzeczywiście poszukać wsparcia wsparcia w pokonaniu tych ograniczeń, w pokonaniu tych negatywnych myśli, jakiegoś mentora. E, no, nie wiem, psychologa, kogoś, kto e, Wam pomoże być może pokonać te ograniczenia, jeśli takie są i czujecie, oczywiście, jeśli czujecie, bo e, nie dla wszystkich może to być przekaz, to jest czytanie ogólne, jeśli czujecie, że e, są jakieś ograniczenia i coś wpływa na to, że Wam na przykład, mm, no, w tej sferze miłosnej nie wychodzi, bo jest to przekaz dla singli, więc e, prawdopodobnie, no, jesteście, nie jesteście w żadnej relacji, i tutaj po prostu właśnie tak jak wspomniałam, poszukać wsparcia albo samym sobie udzielić wsparcia, samym so, na samych siebie spojrzeć w bardziej wyrozumiały sposób, bo macie tutaj słoneczko, macie tutaj spełnienie, macie tutaj gwiazdę, więc tutaj też gwiazda może was prowadzić, to może być takie wewnętrzne prowadzenie, właśnie jak pokonać jakieś ograniczenia, jak pokonać jakieś przeszkody dla części z Was może tutaj chodzić o to, że jesteście singlami, bo stoją wam jakieś przeszkody na drodze, macie jakąś osobę, na przykład, a są jakieś ograniczenia, więc być może tutaj właśnie e, będziecie mieć jakieś prowadzenie, i będziecie zdeterminowani, by te przeszkody jakieś pokonać. Mm. I tutaj właśnie też być może będziecie musieli wy komuś udzielić wsparcia, albo właśnie jakieś wsparcie sami przyjąć, jakieś wsparcie. To by było na tyle dla Was. Single przejdźmy sobie do Waszej sfery zawodowej, i tutaj właśnie pojawiają się dwie karty pojawiły się mówiące o zmianach, także Coś tutaj u Was w Waszej sferze um, zawodowej ewidentnie może się zmienić, mogą pojawić się szanse na zmiany, albo wręcz te zmiany wyrwą Was z obecnego stanu, e, bo też, tak jak tutaj wspomniałam przy tej karcie, e, że może rodzić się jakiś nowy etap, nowa era e, i. Wy możecie myśleć, że nie jesteście na to gotowi, ale wasza dusza jest i tego potrzebuje. No i pojawiły się, tak jak wspomniałam, dwie karty. Karta wieży może wam mówić o takich nagłych zmianach, nagłych stratach, może pojawić się jakaś strata, ale to jest przekaz ogólny, więc nie dla każdego będzie, z każdym to będzie rezonowało, ale po prostu, nawet jeśli pamiętajcie, że często to wy macie wybór, wy, u Was leży decyzja, aby jakieś zmiany się podjąć. Może tak być, że może pojawić się szansa, a wy po prostu w lipcu się nie zdecydujecie i jej nie dokonacie, bo pamiętajcie, że to wy macie moc sprawczą w waszym życiu. Oczywiście zdarzają się sytuacje losowe, na które nie macie wpływu, ale tutaj pojawia się ewidentnie szansa, bo macie dwie karty. Coś może nawet właśnie czasami, jeśli się opieramy zmianą, a jakaś zmiana jest konieczna i właśnie wasza dusza potrzebuje tej zmiany. No, to może czasami być tak, że wszechu po prostu wyrwie was <grywa> z butów i, no i ta zmiana się zadzieje sama. Jeśli nawet nie chcemy jakiejś zmiany, to po prostu czasami niespodziewanie. Albo nawet spodziewanie, bo doskonale wiecie, że coś musi się zmienić, a Wy nie chcecie podjąć się tej zmiany, no bo tu macie właśnie kartę wieży, coś może runąć, czyli mogą też runąć jakieś struktury, na przykład u Was w Waszej pracy coś się może pozmieniać, nie wiem, jakie zasady, no tak naprawdę ciężko jest wstrzelić się w to, co może... To oznaczać, bo jak wiadomo, każdy co innego, czym innym się zajmuje, ale po prostu może coś się zmienić w waszej pracy, czy wy zmienicie pracę, czy stracicie pracę, no to mogą być różne opcje, ale po prostu no, szykują się tu jakieś zmiany, i macie też kartę sądu ostatecznego, czyli też zmiany, zmiany tak naprawdę. To może też być karta, ona jest tłumaczona jako z martwych wstanie, czyli dosłownie, właśnie coś może runąć, żeby narodziło się coś nowego, żeby dokonała się jakaś transformacja, dokonała się jakaś zmiana, i macie tutaj właśnie też czwórkę kielichów. Ona by mówiła o tym, że właśnie ta zmiana, która, która się tu pojawia, to może być zmiana, która właśnie. Wyrwie was z jakiegoś stanu niezadowolenia, stanu takiego nieusatysfakcjonowania, czyli jeśli czujecie, że coś was nie satysfakcjonuje, że w jakiś sposób jest niezadowalające dla was i nie jest tym, czym byście chcieliby było, no to warto właśnie. Iść w kierunku jakieś zmiany, zmienić coś, nie czekać aż samo runie, e, tylko po prostu ruszyć, dać sobie szansę na coś nowego i, właśnie tutaj, szczególnie karty rady, które Wam się pojawiły. Pamiętajcie też przy tych zmianach o tym słońcu, e, że tak naprawdę e, to może być pozytywna zmiana, y, która właśnie Was wyrwie z jakiegoś niezadowolenia czy braku spełnienia. E, bo po prostu może coś was, e, jakby, możecie nie czuć się spełnieni nie wiem, na obecnym stanowisku, czy na, w, nie wiem, w obecnym miejscu, e, gdzie jesteście, czy niezadowoleni z siebie, e, no to po prostu musicie iść w kierunku zmiany. I tutaj ewidentnie karty mówią o e, Macie e, Asa-Monet, czyli właśnie zaczynanie nowych przedsięwzięć, e, nowych, no, po prostu ruszanie w nowych kierunkach, zasiewanie jakichś nowych ziaren, pójścia, działania w jakichś nowych kierunkach. Także tak by Wam karta radziła, więc jeśli pojawi się u Was jakaś okazja na zmianę czegoś, na zmianę czegoś nowego, na pojawienie się czegoś nowego, to jak najbardziej macie iść w tym kierunku i macie też fazia pazia mieczy, czyli zachowanie takiego otwartego umysłu, bo macie tu paść mieczy, czyli bardzo młoda i bardzo taka umysłowa energia, bo miecze to umysł, czyli właśnie. Bycia otwartym, posiadanie takiego otwartego umysłu, tak by wam karta radziła, czyli też nauka czegoś nowego, więc bądźcie otwarci na naukę czegoś nowego. E, może to być właśnie jakaś zmiana, że jakaś zmiana stanowiska i będziecie się temu opierać, na przykład, bo uważacie, że nie jesteście na przykład zbyt wykwalifikowani, nie dodajecie się na to na przykład i tutaj właśnie karta też, y, pamiętajcie o tym przekazie, że wasza dusza, y, wy możecie się czuć nie. nie y, nie gotowi na to, ale Wasza dusza jest, Wasza dusza się na to przygotowała, więc miejcie otwarty umysł e, i e, uczcie się nowych rzeczy, e, podejmujcie nowe działania, po, nowe wyzwania, e, czy nowe przedsięwzięcia, nie wiem, nowe, m, nowy zawód, nowa praca. E, czy cokolwiek, jakieś nowe pomysły macie, to realizujcie je właśnie w lipcu. To by było na tyle, raki. Dziękuję Wam za obecność, no i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!